Kopalnie były dumą i symbolem Wałbrzycha, a wieże szybów, dymy znad koksowni i hut tworzyły niepowtarzalny klimat wielkiego ośrodka przemysłowego. Dziś, po kilkunastu latach od zamknięcia kopalń, szyb górniczy staje się znowu symbolem nowoczesnego miasta. Na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Julia powstaje, przy wsparciu unijnych pieniędzy, park wielokulturowy Stara Kopalnia. Nowoczesny obiekt nie tylko tchnie nowe życie w stare pomieszczenia, ale także stanie się wizytówką szybko zmieniającego się Wałbrzycha. Pierwsze leśne osady na obszarze dzisiejszego Wałbrzycha były tu już kilka tysięcy lat temu. Niemiecka nazwa miasta Waldenburg znaczy właśnie leśny gród. Burzliwy rozwój miasta związany jest z podstawowym bogactwem tej ziemi, z węglem. Rewolucja przemysłowa sprawiła, że z niewielkiego miasteczka, liczącego jeszcze na początku XIX wieku zaledwie 2000 mieszkańców, rozwinęło się jedno z największych zagłębi węglowych, a liczba ludności miasta wzrosła aż 60-krotnie. Wioski i miasteczka połączyły się w jeden wielki organizm miejski. Rozwój przemysłu wpływał na miasto. Na ulicach pojawiły się lampy uliczne, tramwaj miejski. Zbudowano kanalizacje i wodociągi. Zelektryfikowano linię kolejową. Kiedy około XIV wieku w okolicach Wałbrzycha wydobywano węgiel, służył on przede wszystkim do ogrzewania domów. W wieku pary i elektryczności nazywano go już czarnym złotem i poruszał coraz bardziej nowoczesny świat. Zmieniały się kopalnie, pojawiało się coraz więcej maszyn. Już od początku cywilizacji ludzie wydobywali spod ziemi niezbędne im minerały do produkcji narzędzi i broni. Początkowo eksploatowano łatwo dostępne złoża blisko powierzchni. Potem zaczęto drążyć głębokie szyby z odchodzącymi od nich korytarzami. Prace usprawniały zwierzęta pociągowe, z czasem prymitywne maszyny. Używano także, podobnie jak w czasach rzymskich, siły wody. Skały rozsadzano materiałami wybuchowymi. Prawdziwym przełomem była rewolucja przemysłowa XVIII wieku i powstanie maszyn parowych. Mimo to w niskich pokładach węgla pracowały dzieci, czasem młodsze niż dziesięcioletnie. Praca w wałbrzyskich kopalniach nie była łatwa ze względu na budowę geologiczną pokładów węgla oraz zagrożenie metanem. Niskie chodniki utrudniały stosowanie maszyn. Prace wykonywano niekiedy nawet na czworakach. Do 1808 roku Wałbrzych był miastem prywatnym. Najpierw należał do rodziny Szafgoczów, potem Czetriców, a przed uwłaszczeniem do rodziny Hochbergów, zamieszkujących położony nieopodal zamek Książ. Około IX wieku w Starym Książu stał już ufortyfikowany gród. Pozostałości wałów, mających prawdopodobnie wysokość nawet 8 metrów, widoczne są jeszcze na mapach z XVIII wieku. Szlaki handlowe wiodące ze Śląska do Czech sprzyjały rozwojowi miasta, a niespokojne pogranicze powstawaniu zamków oraz górskich warowni, w tym Książa. Od XVIII wieku prężnie rozwijają się uzdrowiska w Starym Zdroju i w Jedlinie Zdroju, natomiast wielką międzynarodową sławę zdobywa Szczawno. Początkowo Wałbrzych staje się sławny w Europie dzięki tkactwu i włókiennictwu. Dopiero z czasem rozwija się wałbrzyskie zagłębie węglowe. Powstają także fabryki porcelany oraz zakłady związane z przemysłem górniczo-hutniczym. Połączenie kolejowe z Wrocławiem dynamizuje rozwój miasta. Zamek Książ, siedziba władców Wałbrzycha i okolic, powstał pod koniec XIII wieku, prawdopodobnie na miejscu dawnego drewnianego dworu. Kilkakrotnie, zwłaszcza podczas wojen śląskich, zamek ulegał zniszczeniom. W Wałbrzychu i jego okolicach Hochbergowie byli najbogatszym rodem książęcym. Byli właścicielami ogromnego majątku ziemskiego oraz kilku kopalni i obiektów przemysłowych i oczywiście zamku Książ. Przedwojenny Waldenburg nie był miastem bogatym, jednak już w XIX wieku posiadał linie tramwajowe, a rosnąca w siłę klasa średnia wymusiła również rozwój instytucji kulturalnych. W 1929 roku powstał nowoczesny kinoteatr Kapitol. Pod koniec XVIII wieku rozpoczyna się wydobycie węgla na skalę przemysłową. Na początku tego stulecia wydobywano tu niewiele ponad 100 tysięcy ton, by pod koniec już 2 miliony ton.
Tuż przed wojną kopalnie Zagłębia Wałbrzyskiego zatrudniały prawie 30 tysięcy górników. Po I wojnie światowej w Zagłębiu Wałbrzyskim działało 11 dużych kopalni opanowanych przez dwa wielkie koncerny. Lata te były ciężkie w całych Niemczech. Panowała inflacja, bieda, głód oraz nastroje rewolucyjne. Ziemia Wałbrzyska, jeden z najgęściej zaludnionych terenów Niemiec, był także jednym z najuboższych. Dopiero lata 30. przyniosły ożywienie gospodarcze. Powstawały nowe zakłady, a miasto wchłaniało mniejsze ośrodki. Tuż przed wybuchem wojny Wałbrzych liczył już prawie 70 tysięcy mieszkańców, a gazownia, elektrownia, tramwaje, zelektryfikowane linie kolejowe, kopalnie, huty, fabryki przemysłu maszynowego, włókienniczego, ceramicznego nadawały mu charakter wielkomiejski. W okresie wojny Wałbrzych nie ucierpiał. Podczas gdy pobliski Wrocław został zamieniony w morze ruin, na Wałbrzych przez całą wojnę nie spadła ani jedna bomba i ani jeden pocisk artyleryjski. 8 maja 1945 roku, niemal bez jednego wystrzału, miasto zajęły wojska radzieckie. Po II wojnie światowej wiele w Wałbrzychu się zmieniło. Nowy ustrój, nowa przynależność państwowa, nowi mieszkańcy. Jedno się nie zmieniło. Wałbrzych ciągle uzależniony był od węgla, a wtedy od węgla zależna była cała Polska. Przez dziesięciolecia PRL-u wydobywany tutaj węgiel był niemal jedynym towarem dostarczającym twardą walutę z zachodu. W maju 1945 roku w Wałbrzychu stacjonowała armia radziecka. Major Pachomow uroczyście przekazał władzę pełnomocnikom rządu polskiego. Kilkadziesiąt dni później także zakłady przemysłowe. Stopniowo napływali do miasta Polacy i wysiedlano Niemców. Na miejsce wysiedlanej ludności niemieckiej przybywali nowi osadnicy przesiedleńcy. Z Polski centralnej oraz z Zabuga, z Lwowa, z Ukrainy, z Białorusi i z Litwy. 50 tysięcy repatriantów przybyło także z Francji i z Belgii. W 1951 roku wszystkie miasteczka i wsie podwałbrzyskie włączono do Wałbrzycha, dzięki czemu miasto stało się drugim pod względem wielkości na Dolnym Śląsku. Wałbrzyskie Zagłębie pracowało bez najmniejszej przerwy, a tutejszy węgiel pozwolił przetrwać i podnieść się zniszczonej gospodarce Polski. Już pod nowymi władzami w 1945 roku powstaje Teatr Kukiełek. Dziś teatr lalki aktora. Dwa lata później powstają zręby dzisiejszego Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego. W 1978 roku powstaje Filharmonia Sudecka. Warto też wspomnieć o Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Zamek Książ, Wałbrzyskim Ośrodku Kultury czy Bibliotece pod Atlantami. Niemal natychmiast po przejęciu Wałbrzycha powstają pierwsze instytucje kulturalne. Już w listopadzie 1945 roku powstaje Wałbrzyski Teatr Lalek, później Teatr Dramatyczny. W roku 1978 powstaje Filharmonia Sudecka. Wielką popularnością cieszą się festiwale imienia Henryka Wieniawskiego. Wkrótce wiele instytucji wałbrzyskiej kultury znajdzie swoją nową siedzibę w rewitalizowanych budynkach starej kopalni Julia. Górnicy wałbrzyscy pracowali w dużo gorszych warunkach niż ich koledzy na Górnym Śląsku. Tu pokłady były niskie, trudno dostępne. Za to węgiel dobry, wysokokaloryczny. Tymi taśmociągami trafiał na powierzchnię, a potem do wałbrzyskich koksowni. I tak budował pomyślność miasta. Pod koniec lat 50. Wałbrzych miał już ponad 100 tysięcy mieszkańców. W tym czasie w mieście funkcjonują trzy duże kopalnie. Kopalnia Wałbrzych zatrudnia 6 tysięcy pracowników, kopalnia Wiktoria 5,5 tysiąca oraz kopalnia Torres, w której pracuje 5 tysięcy osób. Zmiany przyniosła gierkowska reforma administracyjna. Wałbrzych stał się stolicą jednego z nowych województw i wtedy nastąpiło wyraźne ożywienie wałbrzyskiej gospodarki. Rozwijają się nowe gałęzie przemysłu, ale wciąż podstawą pomyślności gospodarczej jest węgiel, a górnicy chlubą i dumą miasta.
Względny dobrobyt jest pozorny. W 1980 roku powstaje Solidarność. Rozpoczynają się strajki. Takie właśnie i podobne lampki rozświetlały mrok podczas wydobywania węgla jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dziś są to specjalne źródła światła elektrycznego, takie jak współczesna latarka. Każda iskra w kopalni może być powodem wybuchu metanu, a wałbrzyskie kopalnie były na taki wybuch narażone w sposób szczególny. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie bylibyśmy w stanie zrobić tu żadnych zdjęć, bowiem żadna telewizja nie dysponowała bezpiecznym źródłem światła. Ale pod ziemią pracują ludzie, pracuje ciężki sprzęt, jeżdżą maszyny. O iskrę nie trudno. Do najtragiczniejszej katastrofy doszło w grudniu 1985 roku. Jak donosi ówczesna prasa, w wyniku wybuchu metanu w kopalni Wałbrzych zginęło wtedy 18 osób. O godzinie 15:10, 671 metrów pod poziomem ziemi, potężny wybuch metanu na oddziale wydobywczym G3 wstrząsnął kopalnią. Zginęli górnicy. Najstarszy miał 42 lata, najmłodszy 18. Podmuch miał siłę 10 atmosfer i osiągnął temperaturę 2600 stopni Celsjusza. 10 osób zostało rannych. Wybuch spowodowała iskra z pantografu elektrowozu. Katastrofa z grudnia 1985 roku w Wałbrzychu była najtragiczniejsza w tym mieście. Społeczność Wałbrzycha pamięta o poległych. Co roku w czasie górniczego święta Barbórki oddaje im hołd. Za czasów PRL górnictwo było jedną z podstawowych gałęzi polskiej gospodarki. Sprzedawany węgiel, a także produkowana przy znacznym udziale polskiego koksu stal dostarczała dewiz niezbędnych do zakupów na międzynarodowych rynkach. Niewiele produktów polskiej gospodarki tak łatwo dawało się zmienić na twardą walutę. W Wałbrzychu z kopalniami związana była nawet połowa mieszkańców miasta. W latach 70. i 80. kopalnie Torres, Wiktoria i Wałbrzych zatrudniały 12 tysięcy osób. W koksowniach, firmach elektromaszynowych i transportowych współpracowało z kopalniami dwa razy więcej osób. W 91. roku kopalnie postawiono w stan likwidacji. Trzy lata później kolejne kopalnie były zamykane. Ta sytuacja spowodowała liczne strajki i protesty. Górnicy, niepewni swojego losu i przyszłości, żądali przede wszystkim jasnych deklaracji. Całe miasto, uzależnione od kopalń, niepewnie spoglądało w przyszłość. Jako pierwszy zlikwidowany został zakład górniczy Wiktoria, następnie zakład górniczy Chrobry i w końcu zakład górniczy Julia. Jeszcze do połowy 1999 roku działał bardzo nowoczesny zakład wydobywczo-przeróbczy antracytu. Miał zmechanizowane kompleksy ścianowe, odpylacze powietrza, a nawet klimatyzację. Szybko okazało się, że jego utrzymanie jest ekonomicznie nieopłacalne. 8 lutego 2000 roku zakończono eksploatację węgla na polu Słupiec koło Nowej Rudy, kończąc historię Zagłębia Wałbrzyskiego. Wałbrzych z górnictwem był związany przez prawie pół tysiąca lat i to właśnie węgiel zbudował jego dzisiejsze oblicze. Dziś górnictwo to jedynie rozdział w historii miasta, do którego powrotu już nie ma.
Leżące wśród malowniczych wzgórz miasto przez lata związane z kopalniami po raz pierwszy oddycha czystym powietrzem. Koksownie i huty zostały zamknięte. Ziemia wałbrzyska i jej mieszkańcy odczuli likwidację tego kluczowego dla ich losu przemysłu jako wielki wstrząs. Miasto straciło swe dotychczasowe wielkoprzemysłowe znaczenie, a mieszkańcy szybko zaczęli odczuwać spadek dochodów. Stare budynki straszyły zniszczonymi elewacjami, szwankowała kanalizacja, ale przede wszystkim wielu ludziom zaczęło brakować pieniędzy na życie. Bezrobocie gwałtownie wzrosło, ponad 20 tysięcy osób straciło niemal z dnia na dzień pracę. Pojawiły się marsze protestacyjne, nawet strajki głodowe. Szyby kopalń, hałdy, stare pokopalniane budynki oraz 18% bezrobocie w powiecie wałbrzyskim ciągle przypominają o korzeniach wcześniejszego burzliwego rozwoju miasta. Wielkoprzemysłowy kiedyś Wałbrzych dziś inwestuje w nowe technologie i turystykę. Jednym z rozwiązań jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, w której zatrudnienie znalazło kilka tysięcy osób. 30 września 1996 roku na powierzchnię wyjechał ostatni wagon z ostatnią bryłą węgla wydobytą w kopalni Julia. Była to zarazem ostatnia bryła węgla wydobyta w Zagłębiu Wałbrzyskim. I wydawałoby się, że to już koniec kopalni. Tymczasem w tym budynku, gdzie mieściła się łaźnia, lampownia, swoją siedzibę będzie miał Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. Potrzeba zachowania śladów i pamiątek stanowiących świadectwo dawnej świetności górniczego Wałbrzycha i dokumentujących jego historię doprowadziła do powołania w 1996 roku oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki. Swoją siedzibę ma w zabytkowych budynkach byłej kopalni Julia, istniejącej wcześniej pod nazwą Torres. Ponieważ nastąpiło to jeszcze w okresie trwania likwidacji kopalń, udało się przejąć wiele maszyn, urządzeń i innych związanych z górnictwem przedmiotów. To zdjęcia sprzed paru lat. Dziś trwają tu potężne prace rewitalizacyjne. Po zamknięciu kopalni w Wałbrzychu pracę straciło 24 tysiące osób. Ale nie tylko górników. Wielu z nich pracowało na górze, przy maszynach, które będziemy mogli zobaczyć w tym muzeum. Obchody górniczego święta Barbórki to też historia. Dziś w Wałbrzychu nie ma przecież górników pracujących pod ziemią, choć jeszcze niedawno kilkadziesiąt tysięcy osób z miasta i okolicy swoje życie związało z pracą w kopalni. Tradycja świętowania Barbórki powstała w drugiej połowie XIX wieku i w formie niemal niezmienionej funkcjonuje do dziś. Barbórka służy integracji górniczego stanu i podkreśla odrębność oraz wyjątkowość górniczej braci, przynależność do ekskluzywnego towarzystwa. Tradycją Barbórki są tak zwane karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem. Dawniej w biesiadzie nie mogły brać udziału kobiety oraz dzieci. Dla nich organizowano tak zwane combry babskie. Karczma piwna odbywa się według pewnego stałego rytuału. Uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach. Przy jednym starsi, stare strzechy, przy drugim młodsi, młode strzechy. Przez dziesiątki lat 4 grudnia był najważniejszym dniem Wałbrzychu. Dziś górników w Wałbrzychu jest coraz mniej, ale miasto zbudowane na węglu zawsze będzie o nich pamiętać. Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci górniczej, zwyczajem wywodzącym się ze średniowiecza. Najpierw odbywa się ślubowanie, następnie ma miejsce symboliczny skok przez skórę, którą trzyma dwóch seniorów stanu górniczego oraz uderzenie szpadą po ramieniu adepta. Mistrzem ceremonii jest Lis Major, który następnie przypasowuje górnikowi skórę. Od tej chwili jest on przyjęty do stanu górniczego. Teren starej kopalni Julia w Wałbrzychu jest w trakcie rewitalizacji. Wkrótce powstanie tu park wielokulturowy.
Na jego terenie znajdą się m.in. kluby muzyczne, restauracja, kawiarnia i siedziby organizacji pozarządowych. Do niedawna na terenie kopalni czynne było Muzeum Przemysłu i Techniki. W ramach jego unowocześnienia planuje się udostępnienie zwiedzającym podziemnej trasy turystycznej, którą uatrakcyjnią imponujących rozmiarów urządzenia, pompy, wentylatory i systemy instalacyjne wykorzystywane kiedyś w kopalni. Ponadto cały kompleks będzie pełnił funkcję Centrum Sztuki i Rozrywki Wałbrzycha. Wśród atrakcji przewidziano stworzenie punktów widokowych, przestrzeni na wystawy multimedialne, koncerty czy spektakle. Powstanie tu również Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, teren rekreacyjny, galeria prezentująca sztukę współczesną, kawiarnia oraz pensjonat. Cały teren zostanie także zagospodarowany, a zieleń, mała architektura oraz miejsca promocji sztuki i eksponatów muzealnych mają wzbogacić jego funkcje parkowe. W 2008 roku na zlecenie gminy Wałbrzych opracowano koncepcję nowego zagospodarowania byłej kopalni. Zmiany obejmą także muzeum i znacznie podniosą jego prestiż. Renowacja musi przebiegać z zachowaniem zabytkowej konstrukcji obiektów. Wymienione zostaną drzwi i okna, cała instalacja wodno-kanalizacyjna, mechaniczna, elektryczna i centralnego ogrzewania. Przeprowadzona będzie konserwacja oraz wzmocnienie konstrukcji dachu. Oprócz tego konieczne jest zrobienie elewacji, a także osuszenie i docieplenie ścian piwnic, zwłaszcza że będzie tam przebiegać podziemna trasa turystyczna. Rewitalizacja i adaptacja byłej kopalni Julia będzie kosztowała 52 miliony złotych. 36 milionów da Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zespół kopalni Julia wraz z krajobrazem przemysłowym o powierzchni blisko 4,5 hektara został wpisany do rejestru zabytków. Obejmuje m.in. 16 budynków, wieże szybowe, zakład przeróbki węgla, kotłownie, łaźnie, warsztaty oraz podziemne wyrobiska, w tym 18-wieczną lisią sztolnię. Potężne przestrzenie budynków kopalni wypełnią pomieszczenia o nowych funkcjach. Na przykład w byłej łaźni górniczej, w której pozostaną oryginalne ubrania robocze ostatnich górników zlikwidowanej kopalni, powstanie przestrzeń dla awangardowych przedstawień teatralnych, działań i prezentacji artystycznych. Będzie tam m.in. siedziba zespołu pieśni i tańca Wałbrzych z profesjonalnym zapleczem do prób i ćwiczeń. Park będzie prezentować wielokulturowy charakter regionu wałbrzyskiego. Mieszały się tu wpływy niemieckie, polskie, czeskie, a także greckie, żydowskie oraz francuskie. Dziś, kiedy dymy koksowni i hut przestały zasłaniać niebo, miasto zwróciło się w kierunku zielonych wzgórz i dolin, odnajdując walory swojego górskiego położenia. Nowym symbolem miasta staje się rewitalizowana kopalnia Julia, udostępniająca zabytkowe mury instytucjom kultury współczesnego Wałbrzycha.